Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Żubr, witam w kolejnym odcinku z Farminga. Mamy już środek wiosny, czwarty dzień wiosny, więc będziemy mogli już zacząć siać nowo lagi na gospodarstwie. Szybko uciekamy, ale będziemy mogli już zacząć siać soję. Będziemy musieli napełnić nasz siewniczek. Muszę dobrze podjechać, chwileczkę. Myślę, że jeden worek. Mam tu jeszcze drugi. Może drugi jeszcze nasypiemy? Nie wiem, dosypać do full? Może nie. Nasypiemy jeszcze sobie nawozu. Właśnie żebyśmy mogli podsiać. Dobra. Na siebie Dida. Trochę mi się plany pozmieniały, ale to zaraz będziemy jechali, to opowiem wszystko, bo jednak będziemy mieli dwa pola z kukurydzą, bo na polu tutaj jeszcze je tu. No dobra, na razie wystarczy. Na polu tutaj będzie kukurydza, dlatego że tak mi pozostało bardziej po dozmian i w ogóle tutaj będziemy mieli też kukurydzę na tym polu za kurami tam. I myślę, że no kukurydza tutaj raz na jakiś czas, żeby było dużo, to nie ma problemu. Myślę, że tak będzie fajnie. Z tym, że będzie problem, bo niestety, ale w następnym sezonie będziemy, znaczy w tym sezonie nie będziemy mieli gdzie zasiać rzepaku. Jedyne pole z rzepakiem to najprawdopodobniej będzie te za gospodarstwem. Raz, a dwa zboża tak samo, chyba że zboża zasiejemy tym razem jarę. Jakąś, wiecie, pszenicę czy owies, myślę. No, coś takiego, no. Jęczmień też można jary zasieć, no ale. Zobaczymy, dobra. Sonia. Dobra. Tutaj nie zrobiłem jednak randa. Nie wiem, będziemy tutaj sobie cofali najwyżej. Kupimy sobie za niedługo, myślę, ciężarówkę. A! I jeszcze pieniądze. I jeszcze uciekanie z konta. Nasz pracownik pracuje na polu i sieje kukurydzę. I też właśnie już zasiałem kukurydzę i sieję drugie pole, to właśnie za gospodarstwem tam gdzie pokazywałem, za kurami i za świniami w ogóle, no to już kukurydzę będę miał posianą. Jedyne co nam się zostanie, to właśnie tutaj soja się została do posiania i buraki. I my właśnie mieli buraki do posiania, do posadzenia, nie wiem. Nie wiem, chyba się sieje buraki. No tak mi się wydaje, ale dobra. No i właśnie tam na tamtym polu dalej, naszym, tam nam się buraki i tutaj soja i będziemy mieli wsio załatwione. Sorry tutaj też za takie placki z tego, ale chciałem właśnie to zrobić tutaj. Lałem gnojowice. Akurat miałem tyle, bo podczas przewijania nie zawsze ścieliłem i w ogóle, no to narobiło mi się tyle, żeby było. Trochę dokopiłem też na pracowniku. I tutaj właśnie sobie rozlałem i chciałem, żeby zniknęło mi, ale no nie zawsze tutaj to tak wyszło, jakbym chciał. Może tutaj większe poprzeczniki będziemy robili i sobie po prostu będziemy zajeżdżali. W ten sposób. O. I tutaj już mamy też chyba pole ogarnięte. Zobaczymy, czy dawka nawozu. Nie, jeszcze jedna będzie. Ale to dobra, sobie zrobimy też akcję. Tutaj najwyżej opryski. I będzie git. Słuchajcie, nie mogą się powstrzymać, żeby tutaj właśnie sobie siać, bo mamy duży zestaw, długie pole i duże i w ogóle. Także fajnie tutaj właśnie wychodzi, że możemy sobie tutaj posiać właśnie takim sprzęcikiem.
Też mamy 250 tysięcy. Dlaczego? Uwaga. Sprzedałem słonecznik za 1800 coś był. Dostałem za to. Miał jeszcze w statystykach, czy już przeminęło? Dochód. A 75 tysięcy i jeszcze zrobiłem kontrakt sobie na 20 tysięcy. Także. No, minus koszta pracowników i w ogóle i jeszcze. A, jeszcze paszę kupujemy teraz. No niestety, ale musimy kupywać paszę, bo nie mamy jęczmienia. Ale to też wygoda trochę, powiem wam szczerze. Że po prostu wstawiamy sobie i zapominamy. Nie wiem, jak to się przekłada na dochód. No bo podejrzewam, że nie zarabiamy prawie że nic, ale. No może na świniek zarabiamy. Nie, bo tam codziennie, jak nie co drugi dzień. Nie, co drugi dzień. Raz codziennie, raz co drugi dzień, o tak powiem. Sprzedaję za 2,5-3 tysiące prosiaków małych, całą przyczepę. Także myślę, że no to jest jakieś półtorej na dzień. Nie? Półtorej tysiąca na dzień, no to coś koło, no, nie, za tysiąc jest to na paszy, także. Myślę, że 500 zarabiamy dziennie, nie wiem. Ale w każdym bądź razie, no tak musimy i co się zrobi? No kupujemy paszę i no i tyle, no. Później się zmienimy i polecimy jeszcze trochę sobie. Albo nie będziemy. Dzisiaj kukurydzy nie siejemy. Jo, nie siejemy dzisiaj kukurydzy. A? Kurde, to szybko idzie jednak. Też z daleka widać, jak tam droga niby jest, ale nie patrzcie na to, nie zwracajcie uwagi. Nie wiem, jak to zrobić. Nie mam pojęcia zielonego. No, będziemy musieli niestety tak mieć i tyle, no. To szybka akcja idzie. No 6-metrowy siewnik to jest jednak to. Za niedługo też będę właśnie się wyposażał w 9-metrowy, ale to myślę, że parę jeszcze pól będę musiał dokupić, żeby to miało jakikolwiek sens. Na razie te pole jest naszym największym polem. Na tym polu miałby sens 9-metrowy. No nareszcie no nie bardzo, no. Śmiesznie byłoby na tej 24. Nie pamiętam, jak to był numer pola. Na 40. Zobaczcie, tutaj by było śmiesznie 9-metrowym siwnikiem. Czekajcie, zrobimy za dwa poprzeczniaki. Z tej strony. Ale chciałem z tej strony robić na cacy. A z tamtej sobie poprzeczniaki później zrobię i tyle. Mamy radyjko? Cyk. Włączamy. A chillersa pełnej, bo. No co, fajnie tutaj właśnie. Fajne pole. Nie mogę się doczekać też koszenia. I właśnie, ile tutaj będzie tej soi? Podejrzewam, że właśnie. Bardzo, bardzo dużo. Chociaż tutaj słabo podozmian będzie, bo na każdym polu będzie co innego i w ogóle będzie różnie sypać. Ale pomimo wszystko, no ze sporego pola, no to będzie tego, tak. Dobra, sobie zrobimy jeszcze z tej strony. Przejazd. O, zrobimy w ten sposób.
Nie gnaj ty soi, mało idzie, także dobrze, że zupałem tylko po Big Bugu. Też pomyślcie sobie, Big Bug nasion, tak? W naszych realiach to jest... uła. O, czekajcie, kawałek drewienka się został. Wrócimy do sąsiada. A żeby było śmiesznie, on często nas zaprasza na usługę. Mi się w ogóle nie zdziwił, jak na usłudze mi w maszynę wlezie. Dobra, tutaj sobie wyprostujemy też. No jak coś później pracownik będzie robił, to będzie miał z tym problem, a dla nas to fajna zabawa, tak? Bo jednak tutaj nie cały czas jeżdżenie w tej z powrotem. A, i zmieniłem obciążnik już na stałe, dlatego. Powiem szczerze, fajnie wygląda nawet ten fan z takim obciążnikiem, samoróbką. Jestem w szoku, powiem wam. I chyba wezmę go sobie. A też tamten też fajnie wyglądał. Nie powiem. Dobra, tutaj zejdziemy. W sumie tutaj ten zagajnik, kawałek to jest nasz, także możemy po nim jeździć. O tak, o jest nasze. Krzywo mi wyszło tutaj, no ale dobra. Nieważne, zawsze coś tam. Najwyżej zaraz sobie wyrównamy tutaj też. I co? Będzie chyba... dobrze, no wprost, co nie? Z tamtej strony. Dobra, jedziemy. Jeszcze zrobimy to z powrotem. Chciałbym tutaj jeszcze zrobić poprzecznik. Jeden. Z tej strony tutaj od skupu, od wioski. I lecimy dalej. No wprost, no. Miało co się czaić. Co? My tutaj sobie wyrównamy. Trochę będzie zakładki, ale będziemy mieli równiusieńko. Zrobimy sobie ten sposób. O tak, o. Może łapnie. A jak nie, to trochę bardziej na pewno wyprostujemy. Starajmy się jakieś, żeby tutaj było. W razie W dla pracownika. Ja zawsze jak robię, to robię w ten sposób, że żeby w razie coś, później jakbym miał uruchomić za chwilę pracownika, to żeby było mu dobrze pracować. Żeby tutaj się nie pogubił, bo wiecie, na odcinku trochę sobie posieję. Zapewne z wszystkiego dzisiaj tego nie zasiejemy, to nie ma mowy, podejrzewam. Chociaż, może. No. Sobie na odcinku zacznę siać, no a później pracownik, tak? Ja sobie wtedy ogarniam świnie, czy coś tam. I przewijam czas. To wygląda na minimapie. O! W środku same mięso jeszcze zostało. Dosyć spore pole, także trochę zejdzie. Może jeszcze jeden poprzecznik, będzie wtedy dużo, dużo lepiej zawracać. I z tamtej strony zrobimy identycznie, wiecie? Stamtąd już nie będziemy ceregielić. Jakieś tam szmery, bajery. Tutaj jeszcze może dwa zrobić. Tutaj poprzecznik zrobić i w wygodzie sobie
pracować. Potem obracać 10 razy. No bo dobra, ten jeden wystarczy. Sobie zajedziemy tamtym brzegiem. I też robimy poprzeczniaki. Dobrze, że dziesiątki nie wymyśliłem, że kupuję, bo patrzcie, dziesiątka to jest jeszcze większa od tej. Ta pole to jest gdzieś o tak o, może. Dziesiątka, także... Jest jeszcze, nie wiem, dwa razy większe podejrzewam, coś koło tego. No, dwa razy większe i mniej kwadratowe, że tak powiem, mniej kanciaste. Bardziej zagajniczki, nie zagajniczki, no ale takie prawdziwe pole, tak? Polskie, bo jak ktoś ma duże pole, to zazwyczaj ma niekształtne, tak podejrzewam, bo... Znaczy to już tak z 15-hektarowe, tak? U nas na przykład takich mało kto ma, tak? Że w jednym kawałku. Zagajniczki, nie zagajniczki, bo takie ukształtowanie terenu, bo las, bo coś tam. I tak to się dzieje, no niestety. Nie, w miarę prosto. W miarę prosto, tutaj lecimy dalej na przestrzał. Zrobimy sobie poprzeczniaczki. A, i podkręciłem sobie fenda zimą, to też taki... Czy już mówiłem wcześniej, że podkręciłem... A nie, już mówiłem. To zimą sobie podkręciłem, a to było w pierwszym odcinku z wiosny. Teraz mamy środek, tamto było wczesna. To sześciusieńko poogarnialiśmy wtedy. Trochę na odcinku, trochę poza odcinkiem. No, sąsiada rzepaczek, patrzcie. Krótki kawałek, ale tam jeszcze chyba ma. Nie wiem, czy to ten sam, ale... Rzepaczek. No, w tym roku na usługi trochę pojeździmy, jeżeli chodzi o żniwa, no bo mamy... Ile mamy? Dwa pola tylko. Do zrobienia, także... Mamy jedno jęczmienia, jedno rzepaku. No i wsio. I lecimy na... usługi będziemy latali. Fajnie też, bo mało słomy będzie. Znaczy mało słomy. Dwa pola, ale jedno to jest dosyć spore jednak. Nie ma co tam gadać. Jedno to jedno jęczmienie to takie malutkie. Ciekawe, czy wystarczy nam jęczmienie teraz. To będę dokupywał. Ale się zobaczę. Nie ma co tam dramatyzować. Jak nie, to sobie dokupię pola. Miałem kupować w tym odcinku sobie ciągniczek, ale stwierdziłem, że jakbym kupił ciągniczek, to bym znowu był... Czekaj, ja jadę. Jakbym kupił ciągniczek, to znowu byłbym goły i wesoły. A ten ciągnik nie jest mi aż tak mocno potrzebny. A też kupienie ciągnika, to też kupienie sobie sprzętów do niego. No bo co, będziemy ciągać te same sprzęty co fendem? No moglibyśmy, ale no to... Podałoby kupić chociaż część jakichś większych, żeby przyspieszyć pracę. No ale jak będę goły, no to i wesoły, no to niestety, ale nie kupię. Że sensu brak, lepiej kupić chyba pole. Podejrzewam, że jeszcze kupimy sobie i będziemy mogli sobie... No resztę sprawdźmy. Brak sensownych, żeby było śmieszniej. Także chyba raczej nie będziemy kupowali. Jeszcze na jesieni będą wydatki, także dobrze, że będziemy mieli poduszkę finansową. Nie będzie problemu. Może na jesieni sobie właśnie pole kupimy przed sprzedażą plonów jeszcze. Zimową. Mogli wtedy sobie właśnie więcej... o, na rzepak sobie kupimy pole. I to jest bardzo dobry plan. Widzicie? Popracuję. Kupiłem sobie po żniwach. Zaraz jakieś pole, albo nawet przed żniwami. Skosimy ile będzie i jedziemy z rzepaczkiem. I to jest niegłupie. Ale w sumie to teraz mógłbym kupić i sobie jeszcze dosypać nawozy.
Oby musiało być jakieś zboże tam. Bardziej niż pewne. Jak zaraz zobaczymy. Kupimy sobie pole na spontanie. Musimy kupić, że właśnie, żeby mieć gdzie posieć rzepak jeszcze w następnym sezonie. Dobra, jeszcze jednego poprzecznika strzelimy, żeby było pewne, że będziemy mogli w sposób komfortowy zawracali. To jest nie. Mamy. Tu mamy jęczmień. Ale tutaj. Słabiutko bym chciał połączyć, prawda? Może coś tu? Ziemniaki? O, ciężko będzie znaleźć. No chociaż dobrze, bo sobie, o, zajedziemy. W sposób. O, pracownik H zakończył pracę. Jak mu poszło? Aha. Poczekajcie, my na chwilę tu ustawimy. A ja go przestawię. Ej, nawet nieźle mi poszło z tej strony. Wiecie? O, tutaj taki brzydkie coś to sobie. Czekaj, zrobimy mu dwa poprzeczniaki. Kurde, jak laguje przy tym polu, to jest... Ja pierdzielę po prostu. Krew jasno zalewa mnie. Piorun jasny trzeba się. Lecimy dalej tutaj. O, patrzcie, chociaż wyrównął nam. Nie do końca byliśmy tutaj prosto. Chodźcie, zrobimy omijaka tutaj. Szukamy dalej pola. O, to jest spoko, ale jak ono jest tu. Wapna brakuje i orki. Słabo. No ale kurczę, też można byłoby iść tutaj w te pola. Też fajne byłoby tutaj poletko. .544 jest w pakiecie. Jęczmień. Teraz zobaczymy jeszcze, jak ono tutaj wypada, jeżeli chodzi o orkę i wapno. Jeszcze z wapnem mógłbym sobie tam poradzić jakoś. Ale z orka, powiem wam, się naorałem już w poprzednim sezonie. Także obytko. Jeżeli chodzi o... Nie, tutaj czysta karta. To jest puste. Moglibyśmy tutaj owys sobie zasiać. Na tym. I by nie zmieniło nam to pod zmianę. 29 tysięcy. Zostało nam się jeszcze nasza hermachery. Nie głupi pomysł jeszcze. Przyczepę, bo chciałem jeszcze przyczepę kupić sobie. No w tym sezonie z pewnością. Coś jeszcze? Chyba nie, już mi jest nic niepotrzebne na ten moment. Jeszcze chciałbym przyczepę sobie do ciężarówki kupić. No to soję odebrać, to będzie masakra. Kukurydzę tam, na tamtym polu, który myślałem, też będzie masakra. Wiecie, kukurydza sypie dosyć dużo, także śmieszna sprawa. No to dobra, ustawiałem pracownika, niech sobie tutaj sieje. Już chyba na dzisiaj tam wystarczy siania. Dosyć spory kawałek jest, także... Ciekawy jestem, ile tutaj jest w hektarach. Tak, patrząc.
Biegniemy tutaj 45-44 kupujemy. Miałem nie kupować już oddzielnych pól, no ale. No niech będzie. Mówię, nie będziemy mieli gdzie rzepaku zasiać w polach. Czekajcie, to jest pole. Aha, bo tutaj jest trawa. Kurde, ale nie chce mi się wcinać drzew znowu, no. Dobra, w sumie tutaj na tartak nie jest daleko. O, ty się czekałeś wyrzucić, to pewnie nie. Kurczę, muszę przemyśleć. No jak mam kupić i mam skosić tylko tutaj, to ile tu będzie tego jęczmienia całego? Nie. Nie wiem, muszę przemyśleć, bo już wszystkie pola takie większe poszły. 25, 24. Dobra, kupimy sobie po sezonie, nie, na razie nie mieszajmy tutaj. Po co mi łąka? Bo musi być takie wyorać i tak bym musiał wyorać. To jest. Już chyba wiem dlaczego. Tego nie sprzedałem, ale dobra, powoli sobie zaniosę. Sprzedamy jeszcze sobie tą gałąź do odcinku. Będę mógł wtedy dodać tytuł. Zarobiłem miliony. Przez płot, hop. No i 600 zł. Kurde. Zobaczymy jak tam idzie naszym pracownikom. Tutaj zarąbiście. Tutaj nic, nic. Dobra, tutaj pracownik. Ma poprzeczniaki takie, że sobie radzi w życiu. Dobra, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, zapraszam w następnym odcinku. Następny odcinek, no chyba jeszcze, no chyba jeszcze wiosna. Ale dobra, zobaczymy. Także co, zostawcie łapkę w górę, na razie, cześć.